Myślę, że jest to okazja, żeby przedstawić historię karpiowych ciężarków, bo historia jest bardzo ciekawa i wbrew pozorom może się wydawać, że karpiowe ciężarki to taka prosta rzecz. Wcale nie jest prosta, bo są najróżniejsze ich rodzaje. Na przestrzeni ostatnich 30 lat powstawały najróżniejsze konstrukcje, bo tak chyba trzeba powiedzieć, ciężarków. Ponieważ jestem zbieraczem, więc zbieram od lat takie różne historie i te najróżniejsze ciężarki mam tutaj właśnie przed sobą. W największym skrócie, jak to było kiedyś na początku? Kiedyś łowiło się karpie na bardzo małe ciężarki. Na ciężarki, o, tej wielkości, to są takie 30 gram może, albo zwykłe oliwki takie do łowienia na grunt. Jakoś nie było problemów z zacinaniem karpi. Zazwyczaj, chociaż metody włosowe jeszcze nie było, takie malutkie ciężarki, czy też przelotowe ciężarki. Tu akurat jest grupa ciężarków takich pudełkowych, jak ja to nazywam, czterobocznych. One mają to do siebie, że doskonale przylegają do dna, zawsze którymś bokiem spadnie. To jest pierwsza grupa ciężarków, dzisiaj bardzo rzadko używanych. Druga grupa to ciężarki rzutowe. No wiadomo, wiele złowisk, gdzie łowimy tylko i wyłącznie z rzutu. I jaki rodzaj ciężarka, właściwie jaki jego kształt jest najlepszy? Są dwie szkoły i właściwie dwie grupy. Pierwsza, że musi to być ciężarek centryczny. Częściowo mogę się z tym zgodzić, chociaż najlepsze do rzutów są zazwyczaj zestawy helikopterowe, kiedy ciężarek jako pierwszy leci. Ale tutaj porozmawiajmy o samym kształcie ciężarków rzutowych, bo najczęściej spotykane to są tego typu kształty, takie torpedy, ale też ciężarki bardziej zaokrąglone, takie gruchy albo typowo gruszki, bo tak to się zwie ciężarek tego typu, którego główna masa jest tutaj na samym jego końcu. Przed laty dwóch znakomitych angielskich karpiarzy, Simon Crowe i Rob Hughes, napisali książkę karpiową, w której opisali właśnie ciężarki rzutowe, które testowali na najróżniejszy sposób i stwierdzili, że absolutnie tego typu ciężarki, gruszki, są najlepsze do dalekich rzutów. One najlepiej się do tego nadają. Kolejne ciężarki mam tutaj z kolei już innego rodzaju, ciężarki tak ukształtowane do oblepiania pastą. Pasta znakomicie trzyma się tych otworów, które tutaj w środku się znajdują, czy tego typu ciężarek. Jak najbardziej specjalistyczne, też dość rzadko stosowane. Kolejne ciężarki, ciężarki kamuflażowe. Tego typu to wygląda jak no, jakiś kawałek drewienka, który na dnie leży. To rzeczywiście zupełnie jest niewidoczne w wodzie, a przynajmniej nie zwracające uwagi. No i kolejny ciężarek, też kawałek patyka. Rzeczy, które są na pewno ciekawostką, bo na co dzień tego typu ciężarków się raczej nie używa. Kolejna ciekawostka, tylko raz, właściwie jedna firma zaproponowała tego typu ciężarki, ciężarki szklane. One mają dość lekki ciężar właściwy, więc one specjalnie do dalekich rzutów się raczej nie nadają. Natomiast przy słonecznej pogodzie, czy też nawet przy zachmurzonym niebie, kiedy one znajdą się na dnie, praktycznie nie można ich zauważyć. One są zupełnie przezroczyste. Czy to wpływa na branie karpia, to, że karp mniej będzie się obawiał tego, co jest na dnie, nie wiem, ale pomysł kiedyś tego typu był. I również pomysłowa rzecz, ciężarek z takimi otworami z dwóch stron, do którego dołączona była gumka. Do kompletu to jest jeszcze jedna rzecz, której już nie mam, bo zużyłem. To były takie kapsułki małe, rozpuszczalne w wodzie, do których za pomocą strzykawki wlewało się atraktor. Tą gumką to się przymocowywało i później ten atraktor z ciężarka się wydobywał. Ciekawostka jak najbardziej. No i ciężarki, które stosowane dzisiaj są na co dzień do wywózki, też najróżniejszych kształtów, najróżniejszej wagi. Takie centryczne ciężarki do wywózki. Płaskie, to są ciężarki płaskie, żeby one dobrze trzymały się dna na dalekiej odległości. Inny rodzaj ciężarków, które
Stosuje się również do rzutów. To są ciężarki tak zwane triloby. Jak widać, specjalny taki kształt mają. Dlaczego taki? Ano dlatego, że jest to świetny ciężarek, kiedy na dnie zalegają różne zaczepy. Kiedy ciężarek po zarzuceniu chcemy ściągnąć, on nie szoruje po dnie. Jak szybko podniesiemy wędkę, tutaj robi się taka siła, która podnosi ten ciężarek ponad dnem i on jest ciągnięty w toni wody, więc możliwość zaczepu przy ściąganiu jest minimalna. Innego rodzaju ciężarki, tego typu ciężarek nie będę w tej chwili objaśniać, na czym on polega. To jest francuski wynalazek, który był popularny w latach 90. Dość skomplikowana rzecz, jeżeli kogoś będzie to interesować, pewnie w internecie gdzieś informację o takim ciężarku znajdzie. Kolejne ciężarki, ciężarki do badania dna markerem różnego rodzaju z takimi wypustkami, które pozwalają na to, żeby poczuć dobrze, co jest na dnie, a jednocześnie zagarnąć to, co tam się znajduje i zobaczyć, czym wyścielone jest dno. Kolejny ciężarek. Ciężarek do odkręcania linki. Jeżeli skręcona jest żyłka, zakłada się taki ciężarek, rzuca się wędką na dość dużą odległość i on się kręci i odkręca skręcaną żyłkę. To jest bardzo fajny patent. No i coś, co zostało wymyślone w Polsce mniej więcej 20 lat temu, ciężarki samozacinające różnego rodzaju, przede wszystkim do łowienia amurów, które no, czasami tak biorą, że trudno je zaciąć. Te ciężarki miały to do siebie, że kiedy ten ciężarek się naciągnęło, on odbijał, jak gdyby ma w środku sprężynę, on odbijał i sam zacinał rybę. Pomysł bardzo fajny, no ale nie przyjął się, jak to czasami z różnymi patentami bywa. Te wszystkie ciężarki, oprócz tych szklanych, oczywiście wykonane są z czego? Z ołowiu. Ostatnio na temat ołowiu jest duża dyskusja. Unia Europejska powoli zaczyna zabraniać stosowania ołowiów w ciężarkach, między innymi stosowanych w wędkarstwie właśnie. Przede wszystkim dotyczy to małych śrucin, ale niedługo będzie również, jestem tego pewien, zakaz używania ołowianych ciężarków. Alternatywa? No są firmy, które zaczynają produkować ciężarki metalowe, ale bez zawartości ołowiu. Oczywiście ciężar właściwy ich jest nieco mniejszy, natomiast również nadają się no przede wszystkim do wywózki, czy jak ten okrągły ciężarek, to są ciężarki do stosowania przede wszystkim w rzece. No i to, co dzisiaj coraz bardziej jest popularne, używanie naturalnych ciężarków, czyli kamieni. Oczywiście można sobie znaleźć kamienie, ale nie wszędzie taki kamień nad wodą znajdziemy, założymy gumę. Są firmy, które zaczynają produkować te naturalne ciężarki. Jedną z takich pierwszych firm to kilkanaście dobrych lat temu był Rockwold. O, proszę bardzo, to są stare jego produkty. Natomiast to, co moją uwagę ostatnio zwróciło, to produkty firmy Szycha. Ciężarki kamienne z krętlikami. I bardzo ważna rzecz. Każdy ciężarek jest zważony i opisany. Ten waży 298 gram, ten waży 203, a ten, ponieważ jest to inny rodzaj kamienia, to jest granit, dużo cięższy, 370 gram. Z krętlikami, z dużym oczkiem, co jest niesłychanie ważne podczas zakładania na zestaw, bo łatwo po prostu się wypinają, a w tych ciężarkach to o to właśnie chodzi. W różnych kolorach dostosowanych do różnego rodzaju dna. To są te większe ciężarki. Tutaj jeszcze mam ciężarki nieco mniejsze. Czasami takie również mogą się przydać, od 65 gram poprzez o, proszę bardzo, wiertełko z ciężarka. To się przyda zawsze. Poprzez nieco takie większe 140 gram czy 80 gram, to trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to piaskowiec. Piaskowiec o wiele lżejszy niż jakikolwiek granit
i stąd przy tej samej wielkości są, jest różna waga tych ciężarków. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, właśnie przy tego typu ciężarkach kamiennych, one znakomicie chłoną zapachy, ale to nie chodzi mi o to, że chłoną zapachy tego, co znajduje się na dnie, tylko można je zadipować. One po prostu świetnie przyjmują wszystkie zapachy. I tu mam taki, tu jest kurczak, ale tu nie ma kurczaka w środku, zapewniam. Tu jest zadipowany ciężarek, który znakomicie wchłania zapach. Jeżeli znajdzie się w łowisku, on będzie ten zapach uwalniać, będzie się fajna chmura, taka wizualna, ale i zapachowa tworzyć. Zaraz włożymy do wody, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tak więc historia ciężarków karpiowych w absolutnej pigułce, w największym skrócie, natomiast były również inne jeszcze modele ciężarków, których już tutaj nie omówię, bo nie ma na to czasu. Dlaczego to mówię? Bo wydawałoby się właśnie, że ciężarek to jest taka prosta rzecz, albo do wywózki, albo do rzutu, a okazuje się, że rodzajów tych ciężarków jest co niemiara i czasami warto to znać, bo różny ciężarek różnego rodzaju może nam się doskonale sprawdzić w pewnych specyficznych warunkach.